radnym porozumienia Jarosława Gowina nie zgadzam się na to, żeby w jakiejkolwiek placówce oświatowej miały miejsce nawiązania polityczne. Szkoła musi być całkowicie apolityczna. Dzisiaj rozmawialiśmy na Komisji Oświaty na temat tego, że podczas ostatniego konkursu matematycznego przypadkowo właśnie teraz w tych okolicznościach politycznych pojawiło się pytanie o spółkę srebrną, o sekretarkę, o prezesa srebrnej. Ja ciekaw jestem, czy zarząd dzielnicy, czy radni koalicji byliby równie uważali, że nic się nie dzieje w przypadku, gdyby pojawiło się pytanie na przykład o zreprywatyzowane kamienice, czy tego typu inne polityczne wiązania. Szkoła musi być wolna od polityki.